i witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku Nadii z Zielonego Pudełka. Jesteśmy w grze Sims 4. Ja już sobie troszeczkę pograłam na swoim prywatnym sejwie. I co się okazało? Wszystko zapisuje się na jednym świecie. Nie wiem, jak to jest, bo podobno ma nie być... O Jezus. Nadia. Podobno ma nie być... postępu historii w świecie, jednak jak weszłam w save Nadii, to się okazało, że ona jest w zupełnie innym miejscu. Nie zamroziła się w jednym miejscu, że tak powiem. Łomatko. Kucharka z niej to nie będzie chyba. Także nie wiem jak to jest do końca. Ważna gadka, zrób coś romantycznego. Ty i Gofrey stajecie się przyjaciółmi. Okej. Kompetentna kucharka. To było widać. Dobra, także nie wiem, jak to jest. Zobaczę jeszcze teraz, jak zapiszę sobie save. Po tej rozgrywce to zobaczymy, jak to się skończy. No, mam nadzieję, że jednak ona nie będzie żyła własnym życiem w międzyczasie. No nie wiem, jak macie jakieś podpowiedzi, jak to rozegrać i żeby wszystko działało dobrze i żeby nie było niespodzianek, to dajcie znać. W każdym razie wiem, że teraz na przykład jestem w stanie odwiedzić swój prywatny safe, no i też tak trochę. Oj, nie tego oczekiwałam po Simsach w każdym razie. Sprzątnij to od razu. Myślę, że pojedziemy sobie gdzieś, bo mamy, na piątą mamy iść do pracy, tak? Na drugi poziom złośliwości, okej, okay. Na godzinę 17, praca za 10 godzin. Tu w ogóle mamy w wyposażeniu coś, na przykład mamy książkę, bodajże. Zobaczymy, no książkę można odłożyć. Odłóż, ale mamy też skałę ze skamieliną, więc wydobądź skamielinę zrobimy. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Obiekt... Dłoń Sima. Okej, okay, możemy sobie to położyć tu na szafce. Też chciałabym, żeby Nadia troszkę pieniędzy zarobiła. I oczywiście przerobimy sobie domek, żeby był wyglądał trochę bardziej na jej dom, a nie taki standardowy. Tymczasem, co my tu mamy? Tu nam coś rośnie chyba. Możemy to zebrać. Krzak szałwi. Okej. Okay. Tu jest pusta parcela. Chciałabym zobaczyć, jak daleko możemy się przejść. Nie... O, tu jest motyl. Możemy motyla złapać, czy potrzebujemy do tego czegoś? Już zniknął. No, chyba nie możemy. Mamy dwa liście szałwi, tak? Czy jak to nazwać? Zioło o wonnych fioletowych liściach. Chcę zobaczyć, jak daleko możemy się przejść, nie używając opcji podróży. Tu są kamienie, patrzcie. Możemy je wykopać. Tu następne. Niech zbiera, a co? A tu co mamy? Co to jest? Szukaj żab. A to studnia chyba. Wow! Jak to fajnie wygląda. Okej. O! Tajemnicza kapsuła czasu. Okej. Tu mamy... Czego nie możemy zebrać? A dlaczego? Wydaje się, że w tej chwili nie ma żadnych plonów. Aha. Czyli nie, że za niski poziom umiejętności, tylko że plonów nie ma. Zobaczmy, jak to wygląda. Opominęłaś tu coś, moja droga. O, i co tu mamy? Błyskolit. A drugi szmaragd. Ja. I jakąś żabę? Pasiasta grzebiuszka ziemna. Okej. Okay. Czyli jak na razie jesteśmy tak jakby na drugiej parceli i zupełnie bez podróży. Także po tej miejscowości, w której jesteśmy... Możemy się poruszać tak, o, normalnie.
Ciekawa jestem, czy jesteśmy w stanie tu podejść do domu. Czy to się musi wczytać? Wiecie, co mam na myśli? Podejść tu jeszcze bliżej. A nie, jednak się musi wczytać. Czyli możemy się poruszać dookoła, ale typowo na parcelę już nie wejdziemy. Szkoda, chciałam poznać naszego sąsiada jakiegoś. No ale cóż. Czyli teraz jesteśmy tak jakby dalej tutaj. Jednak możemy tu się poruszać i znowu nie wejdziemy na żadną inną parcelę. Dobra, cóż, nie podoba mi się w ogóle ta miejscówka. Wygląda troszkę jak dziwnowo, o. Coś mamy? Już nie możemy zebrać. Tu możemy łowić ryby. O, kamienie. A to co? Już możemy szukać żab. My sobie tak zrobimy, że pozwiedzamy tutaj tą naszą najbliższą okolicę troszkę. A, no kryształek działa, naprawdę dobrze działa i on pokazuje nie stan, powiedzmy, nastrój tutaj, jeżeli chodzi o potrzeby, tylko nasze emocje. Mój kryształek w tej chwili jest niebieski. No, pokaż, jak kopiesz i co wykopujesz ciekawego. O. Centkowana żaba bakłażan. O, wyjątkowa. Co tu dostaliśmy? Znowu, o nie, Alkron. Pospolite. Błyskolic jest wy... O! Mapa skarbu. Okej. Z tą mapą możemy coś zrobić? Umieścić w świecie? Nie. Nie chcemy umieścić w świecie. Tu ważki latają. Widzieliście? Możemy troszkę powędkować. Zobaczymy, co nam się uda złowić. Chcesz zrobić coś romantycznego? Tak, widzicie, też tylko w odpowiednich miejscach można wędkować, a nie tak jak było w Simsach Trójce, że w każdej możliwej wodzie się dało wędkować i zawsze się coś złowiło. Towarzystwo. No to jak wrócimy na górę, tutaj ktoś stoi, na przykład Anna Wiaderko. Zaproponuj szalony plan. Perca. Aha, zobaczymy, co to jest. Rybka. Pospolita. O, i mamy dwie te tajemnicze kapsuły czasu. Zobaczymy, co się z tym, bo kapsuły się chyba da otworzyć, tak domniemam. No. No, idziemy do domu i zobaczymy, co się z tym da zrobić. Dobra, skończ. Wędkować. Łódka. Chodź tu jakiegoś sima poszukać. Przyjazne powitanie. Katrina. Katrina i Nadia. Cześć. Pręż muskuły. Szperaj. To w śmietnik. Przyjazne. Popraw humor. Szybko towarzystwo rośnie, zobaczcie.
I rozmawiam w trójkę oczywiście, wręcz muskuły. Wow. Okej. Rozmawiam o dobrym jedzeniu. Zapytaj, jak minął dzień. A potem się pożegnaj. Dobra, i wróć do domu. Ciekawe, czy też będzie się wczytywać obraz. Na razie biegnie. Biegusiem. Czytuje się obraz jednak, okej. Teraz kryształek jest biały, taki przezroczysty. Tak jak nie ma Sima do sterowania, to on robi się neutralny. No. Dopracowywanie wyglądu. Wywieszanie flag binarnych, okej. Dobrze. Powiedz mi, nie potrzebujesz niczego. Spróbujemy otworzyć to, co ma. To, oho. Czekajcie. Wstawimy sobie to. I możemy też kamyczki położyć. Zobaczymy, jak będą wyglądały. Jeśli nie zmieścisz, to nie jest duży. Patrzcie. Rybki. Zawieź na ścianie. Okej. Oprawiło ją automatycznie, patrzcie. I nie chcę zmienić nazwy. No nie na oknie, no. Gdzie to, to? Brzydko wygląda. Fuj. Zawieść na ścianie. Drugą. Nie, no to myślę, że te rybki się nie nadają do zawieszenia, także może je sprzedamy. O. Okej. Tu mamy te żaby. Dobra, to pozbądźmy się najpierw tego. Otwórz to i to. Co możesz zrobić z kamieniami? Studiuj. Włącz aurę emocjonalną. Ojej. Zadzwoń do rady geologicznej w sprawie próbki. Oj, tu mamy, co to, lalki jakieś? O! Okej. Haha. Ciekawe, co nam rada odpowie. Pogodna. Składa się z równych ilości syroidu i selium. No i co? Wyślij do rady geologicznej. A co z tym? Schowaj do wyposażeniu. To samo. Włącz aurę. Wystrój pobudzający 3. Okej, okay, a to? Wystrój pobudzający 2. Widzicie? Patrzcie, zmieniło się na pobudzone. Oczywiście kryształek zmienił się na taki ni to zielony, ni to żółty kolor. Możemy to też powysyłać. Ciekawa jestem, czy dostaniemy jakieś oszlifowane klejnoty, czy jak to będzie wyglądać. Mamy sobie tu, postawimy lalki na razie. Jakieś nasze trofea. Tu w ogóle jest opcja, ostatnio oglądałam, czekajcie, zaraz zobaczymy. Osiągnięcia. Także na przykład to są umiejętności. Każdy może sprawdzić, jakie umiejętności tak naprawdę można rozwinąć. Bo myślę, że to są wszystkie póki co. Majątek i kolekcje. Także też mamy wszystkie punkty. Nie wiem tylko, jak, co z tymi punktami się potem robi. Czy to jakoś można wydać, czy jak to wygląda. I tu jeszcze gdzieś było, tylko gdzie to było? Mogliśmy zobaczyć kolekcję, tu chyba. O, czyli mamy dwie żaby z 25. Mamy 7 kolekcji z 13 odblokowanych i żadna kompletna. Ogrodnictwo. Patrzcie, ile tego jest do zebrania. Trofea My Sims. To są te laleczki, które dostaliśmy.
Ciekawa jestem, czy każda skrzynia nam da inną lalkę, czy one się będą powtarzać. Metale, a to był metal, Alcron. Okej. Kryształy też mają różne kształty, widać tutaj. Pierwiastki, okej. Pocztówki z kamieliny. Wydruki mikroskopowe. Wydruki kosmiczne. Kosmici. Kosmiczne skały. Ryby. Wow. Jestem w szoku, że tego jest aż tyle. Cieszy mnie to bardzo. Bo to mi się bardzo podobało. Nie wiem tylko, co z tą mapą zrobić, ale dobra. Aha, mieliśmy sobie jeszcze te... Nie wiem, czy tu możemy postawić. Pewnie nie. Też nie. Czekajcie. O, tu jest ta komoda jeszcze. Grzybiuszka ziemna. Ta jest ta zwykła żaba, a ta? O, to jest ta wyjątkowa bakłażan. Tą wyjątkową możemy sobie zostawić na razie, a tam możemy sprzedać też. Roślinki. Roślinki, żeby posadzić, to chyba trzeba doniczki kupić. Bo tutaj na ziemi się ich nie da chyba zasadzić. Czekajcie, spróbujemy. Zasiej. Przyciągnij ten obiekt na świat. Czekajcie, zobaczymy. Czy na takim pustkowiu tutaj będzie chciało coś rosnąć. Okej. Można. Myślałam, że trzeba mieć doniczki do tego, ale nie. Koło kontenera na śmieci pewnie. Czemu nie? Spróbujemy zazielenić tą naszą działkę trochę. A, zmęczona. Jest 16, za godzinę idziesz do pracy. A spróbujemy cię może zdrzemnąć, co? Nie wykonaliśmy tutaj żadnej tej akcji dla niej dzisiaj. Przyspieszmy to trochę. Śpi. Kryształek się wyłączył, to znaczy on świeci, ale jest taki ciemnogranatowy, taki jak tutaj powiedzmy, takie półprzezroczyste, no ciężko to opisać, bo nietypowy kolor, ale wygląda ślicznie. Dobra, wstawaj. Z tej drzemki jesteś głodna, wiem. Teraz idziesz pierwszy raz do pracy, tak się wydaje. Czas iść do pracy. Twardzielka, uciekaj. No i niestety, jak nie mamy żadnego innego sima, to tu nawet na nic nie możemy kliknąć. Na dom jedynie, telefon, no dobra. Ale tu nie możemy nawet zobaczyć, jak nasz sim się ma. I ona w pracy będzie do północy, także trochę potrwa. Ale zobaczcie, że na trzecim poziomie ten czas naprawdę szybko leci. Ojej, nieswoja, spięta. Plus 63. Okej. Wykonała świetnie robotę. Jest padnięta. Idź spać, moja droga. Ciemnopomarańczowy kryształek. I znowu granatowy. Nie wiem, czy robić cięcie, czy może tą pierwszą noc przeczekamy. Będę robiła cięcia. Ale śmierdzi. W ogóle i wszystko jej się chce. Dobrze, zjedz śniadanie. Znowu jajecznica. Nasz dymek się za nią unosi, zielony. Czekajcie. Mieszanie idzie jakoś tak nawet sprawnie. Ale znowu przypaliła. Je, drugi poziom gotowania! Okej. Wygląda to komicznie wręcz.
Ale super, naprawdę. I zjedz to od razu. Mamy telewizor, czy nie mamy? Pewnie nie mamy. Nie tak. Można by jej kupić telewizor chociaż, żeby od razu zabawę poprawiała. Tak, i znowu samouczek. O matko. Wkurza mnie to, wybaczcie. Salon. Telewizor jakiś jej kupimy. Tak, to musimy kupić stolik pod telewizor, rozumiem. Niech będzie ten. Na razie w brązie. Okej. 457 simoleonów nam zostało. Surfuj po kanałach. I teraz co zrobi? To zaskoczyło mnie. To widziałam na swoim save'ie. Ciekawa jestem, czy to zrobi tak samo. Nie. Dlatego, że moja simka poprzednio siedziała przy stole, miałam stół odwrócony w tą stronę i ona siedziała w tym miejscu. W związku z tym nie mogła oglądać telewizora. Wzięła talerz, usiadła na kanapie i zaczęła oglądać telewizję. No ale ja widzę, że ta jest taka trochę całkiem nie w sosie. Więc zanim będziesz oglądała telewizję, to pójdziesz do łazienki. Skorzystasz i weźmiesz prysznic. Pomyśl pod prysznicem, o. Wiem, że ci się chce, no to idź do kibelka. Jak chodzi, patrzcie w ogóle nogi, jak takie kolana do środka. Uuu, śmierdziuch mały. Przymierzaj stroje, odśwież się, ćwicz przemowy. Już? No co ty to? Wyszła po to, żeby nam powiedzieć, że śmierdzi, okej. Okay. Czyli myślenie pod prysznicem nie podnosi zabawy. Oglądaj kanał. Komediowy. Spięta, wygadać się przed kimś. To może nie będziesz oglądała telewizji, tylko pojedziemy gdzieś, ale już zauważyłam, że niestety trzeba najpierw wykonywać interakcję, a potem udać się w podróż. Dlatego, że jeżeli teraz bym nacisnęła podróżuj, to ona nie dokończy prysznica, tylko od razu pojedzie. Spróbuj się uspokoić, patrzymy w lustro. Noż ile można się kąpać? Chyba, że to przez to myślenie pod prysznicem. Od razu lepiej, prawda? Dobra, spróbujemy gdzieś pojechać w takim razie. Pustynny kwiat. Tu są... Tu rodziny chyba mieszkają. Elegancki klub, siłownia, bar. A może do baru? Ojej, ilu ludzi już znamy. Ciekawa jestem, czy Simowie, którymi gramy na tym drugim świecie, też przyjeżdżają tutaj. Chociaż teoretycznie nie ma postępu historii, więc nie powinni się tu zjawiać. No i to jest takie... Wszystko pod znakiem zapytania, jak to tak do końca działa. Mam nadzieję w ogóle, że dostaniemy awans w pracy, bo widziałam, że ona musi pracować 7 dni w tygodniu. Co też nie jest fajne. To ktoś grzebie w śmieciach. To może nie z panią, tylko z panem. Jakimś porozmawiamy o...
Artur Kowal. Nie, przyjazne powitanie niech będzie. Ten tu słucha muzyki. O, to jest ta Marta właśnie. I on na wiaderko. Wyrzuć to z siebie. Weź prysznic znowu. Poznaj. Wykonajmy trochę interakcji towarzyskich. Nie poprawia ci się humor. No co ty to? Dziś muzyka leci. To może zatańcz. O, przysiadł się do nas, widzieliście? A, czyli tańczymy i jeszcze z nim rozmawiamy, tak? Zaprosimy do tańca. O, o. I widzicie, popatrzcie, kryształek jest żółty, a tutaj emocje są niebieskie. I mój kryształek świeci się na niebiesko. Także... Słodka pikanteria. Pane tany. Zaproponuj szalony plan. Rozmawiaj o marzeniach. Zainspirowana. Co byś chciała? Aha, no to dobrze. Dwadzieścia pięć punktów. Co teraz? Kup bar. O, na pewno. Tego nie chcemy. Zrób coś romantycznego. Możesz spróbować poflirtować z tym panem. Nie wiem, jak dobrze się już znacie. Średnia. Ale przyjął, okej. Okay. Kup sztalugę. Żartuj z Simem o imieniu Katarzyny. A jest ta Simka tu? Pewnie nie. Dobra, za godzinę musimy iść do pracy. Wyznaj zauroczenie. Co tu jest? Grać na instrumencie. Zaplanuj randkę. Okej. Okay. Nie wiem, czy ten pan jest w moim typie. Chociaż może nas zaskoczyć, prawda? Matka na podryw. Więcej. Zabawne. Powiedz dowcip o kosmitach. Dobra, skończ tu tańczyć już. Co jeszcze? Zobaczmy, czy tu coś leży na ziemi dookoła. Czy jest coś, co możemy podnieść? Skoro już tu jesteśmy, tu coś jest. Drzewko cytrynowe. Tu chyba coś też je rośnie. Krzyczyk stokrotek. O, kamyk. O, kop w poszukiwaniu skarbu. Czy to ta nasza... Dobra, nie. Idź do pracy. Właśnie. Ostrzenie kosy kosiarza. Ciekawe, co nam się wczyta. Czy wczyta nam się mieszkanie teraz? Pewnie tak.
Normalizacja stycznych normalnych. Okej. Okay. Nadia idzie do pracy. No idzie dziewczyna, mam 500 simoleonów, a przydałoby się co nieco... O! Weź pocztę. Mam nadzieję, że to nie są rachunki, tylko nasze klejnoty oprzerabiane, oszlifowane czy coś. Zjedz wspaniały posiłek. Zadzwoń do kogoś. Okej, okay. Jak ci się nie... No właśnie chciałam powiedzieć, jak ci się nie zmieni. Zaraz przyjedziemy do domu. Dwie po. No i... Awans! Nadia awansowała i teraz będzie pracować jako... Złodziejaszek. Ojej. Dodatkowe tylko 4 simoleon na godzinę. 13 na godzinę, 465 premii. Najbliższa zmiana w pracy w poniedziałek o 20. Niedzielę mamy wolne. Proszę, proszę. Teraz od 20 do 3. No dobra. Weź to. A potem idź do toalety. Tu coś mi się świeciło tak w ogóle. O, właśnie. A nasze krzaczki jak? Podlej. Podlej i odchwaszczaj. Ojej. Co to jest? Może na tej etażerce dam radę to położyć. Fazon. Pospolity. Wzmacnia skupienie. Schowaj do wyposażenia studiów i włącz aurę emocjonalną. Cydrolin. Też wzmacnia skupienie. Alcynet. Co to jest? Pospolite, pospolite, pospolite. Ja myślałam, że dostaniemy jakieś oszlifowane kamienie, a tu co? Cokolwiek to jest, czekajcie, może tu zobaczymy. O, pierwiastki. Alcynet o symbolu chemicznym AN to członek elitarnej grupy cieczy szlachetnych, które mają wyraziste kolory, ale są pozbawione zapachu. Został odkryty w latach 50., gdy ktoś znalazł kałuże alcynetu w swoim ogródku. Symbolu chemicznym to członek elitarnej grupy cieczy szlachetnych, które mają wyraziste kolory, ale są pozbawione zapachu, czyli dalej. Wygląda jak sok winogronowy, prosimy go nie pić. Uczony, który odkrył fozon, przepadał za bulionem z mięsem i kluskami z odrobiną marchewki. Okej. Okay. Czyli to po prostu też nam wzmacnia aurę. Możemy to studiować. No nie wiem, zobaczymy za chwilę, jak tu się ogarniemy. O, gwiżdżę sobie. Jakość normalna. Ale jest zadowolona. To tutaj też za chwilę będzie może. Chciałabym tu znaleźć jeszcze jakiś kamień. Bo mieliśmy to szukaj skarbu przy kamieniu poprzednim. Także ciekawa jestem, czy tu by też był. Nie, tu tylko coś rośnie. Też szałwia. Tu coś? Nie. Tu też szałwia. Patrzcie, tu jakie to są podpowiedzi w ogóle, że to wszystko chryzantemy. Możesz zebrać chryzantemy. O, kop. Poszukiwaniu skarbu. Dziwnie to wygląda. Odchwaszczamy. Dziesięć sztuk mamy roślin. Nie możemy to sprzedawać normalnie. Po dwa simoleony. A, chryzantema. Posadzimy sobie też koło domu.
O, i mapa nam zniknęła teraz. I co znalazłaś? Kolejny tajemnicza kapsuła. Otwórz to. O, laleczka. Violet. Czy Violet? Dobra. Zmęczona jesteś, wracaj do domu, idziesz spać. Powiem wam tak. Jeżeli chodzi. O, już jesteś w domu. Jeżeli chodzi o te ekrany wczytywania się i poruszanie się po świecie, no to faktycznie jest to uwstecznienie, że. Ale fajna! Że nie możemy poruszać się tak bezgranicznie. Natomiast te ekrany wczytywania wcale nie są długie, więc ja myślę, że to nie jest aż taki duży problem. Po prostu kwestia przyzwyczajenia znowu. Może będzie tak, że niebawem w ogóle to, znaczy nie wiem, czy zlikwidują, ale mam nadzieję, że rozbudują światy, bo to trzeba przyznać, że światy są strasznie malutkie. To faktycznie jest za mało miejsca, żeby się gdziekolwiek poruszać. No ale z drugiej strony. No czego się nie robi, żeby zrobić znowu DLC i rozszerzenia kupować, prawda? Zjedz lunch. Sałatka, rybne taco, prosimy. Bolące plecy, tanie łóżko. Okej, czyli trzeba ci kupić łóżko. No w sumie możemy coś kupić, tak myślę. Zaraz zobaczymy, w jakich cenach są łóżka w ogóle. Okej. To jest to, energia 4. Energia 4, złagodzenie stresu 1, czyli za mało pieniędzy. Energia 5, 6, 1900, no ceny są kolosalne. Odblokuj poziom, 10 poziom kariery malarskiej, no jeszcze patrona sztuki, aha. A tutaj pojedyncze łóżka w cenie tych podwójnych, tak? Okej. Okay. Gdybyśmy to sprzedali. Nie, to się nie opłaca. No to cóż, moja droga, jeszcze trochę się przemęczysz na tym łóżku. Myślę, że jeszcze jeden dzień to sobie przebrniemy i dopiero skończymy odcinek. Jak ona ten nóż trzyma. Znowu. Dziewczyno, bo na plastry nie wyciągniesz. Rybne taco. Ciekawe, gdzie usiądzie znowu i czy jak włączę jej to. Filmy akcji. O, widzicie? Teraz włączyła. Nie wiem, czemu wtedy nie zaskoczyło. Czyli rośnie jej i zabawa, i głód. Skorzystać z toalety. Ciekawa jestem, czy sama wyłączy telewizor. Smakoszka. Jeszcze spróbujemy zajrzeć do naszych roślinek może. Zbierz cały plon. A tu musimy posiać. O, czekajcie, to zrobimy tak. O, jak widzicie, popatrzcie też na akcję. Nie znika podejście. A wcześniej było tak, że jak się ustawiło podejść tu i dalej coś dalej, coś następną jakąś interakcję, to podejść tu znikało. Okropne jedzenie. No cóż. Nie ma lekko. Co byś chciała? Zaplanować dalej randkę. Zjeść wspaniały posiłek.
kto by nie chciał. Myjemy rączki. Na tych, w tych szpilkach i w ogrodzie, no nie? Ale spoko. Myślę, że tą szałwię to my sobie teraz sprzedamy. Możemy tak zrobić? O. Tak. Podlej. Jest godzina 16. Możemy spróbować jeszcze ewentualnie zaraz gdzieś pojechać. Pogodna, jak miło. Pojedziemy sobie do drugiego miasta. No, i widzicie, teraz się przerwie interakcja. No, ale spoko. Jedziemy sobie tutaj. Gdzie byśmy się mogli zatrzymać? Esencja ogrodu. Ojej. Tak, tu jest nasz safe. Zaułek Borniaim. Tak, samotny strumyk. Park. Biblioteka. Siłownia. Klub nocny i muzeum. To może do biblioteki. Sama. Ukrywanie żab. Okej, dotarliśmy do biblioteki. W sukience i w czapce. Lucja Kluczyk. Joanna Mazur. Co my tu możemy w ogóle czytać? Coś. Otwórz. Wow. Pokaż palcem, nie gap się. Sensacja. Koniec ciułacza punktów. Fantastyka. Ciekawe, czy... O! Umiejętności ogrodnictwa. Tom pierwszy. Woda, światło, ziemia. Nie możemy zabrać. Przeczytaj. Komedia, tom pierwszy. Czyli nie mają jakiejś takiej sztandarowej okładki jak zwykle. Okej. Okay. Można tu zakupić książki? Czy nie bardzo? W ogóle jaki ładny teren tu jest. Patrzcie, jak zielono. No i tu znowu coś. Wiem, że chodzę i zbieram tylko, ale lubię kolekcjonować. A tu co mamy? Jabłoń, tak? No i tu znowu żaba. Tu też coś do kopania. I jeszcze jedna żaba. I co tutaj? Kwiat lilii. Nie można zebrać. Rosnące dzwonki. Też lilia. Zdziczałe gruszki. Znowu kapsułę znalazła. To otwórz ją potem. Fajnie tu wygląda. No. Żaba słonecznik. Wyjątkowa. Będziemy zbierać żaby. Jakie to kobiece. Dobra, tak swoją drogą jest 18. Pokaż mi, czego ci trzeba. Z higieną kiepsko, tak? Jakiś morski potwór. A, nie wiem, czy wam opowiadałam. Jeszcze chyba nie, ale ostatnio trafiłam na właśnie na moim prywatnym sejwie na tajemnicze drzewo. Tak, i udało mi się do niego wejść. Zresztą zrobiłam screeny, może pokażę wam na Facebooku. Myślę, że pojawią się jeszcze zresztą zanim filmik zagości na kanale.
Ponieważ filmik będzie w weekend. Sobie ustalimy, że Nadia będzie ukazywała się w soboty. Mniej więcej. My Sims. Znowu żeśmy odebrali. Skała ze skamieliną. Wydobądź skamielinę. I drugą. Co tu mamy? Odcisk kopyta? Trylobit. O! Tu mamy jaką? Centkowana żaba liściasta. Dobrze. Wróć do domu. Może. Ale powiem wam szczerze, że nie pamiętam, gdzie to było. Gdzie jest to drzewo. Także nie będę go szukać jakoś specjalnie. Po prostu na nie trafimy. O, Nadia zaczyna pracę za godzinę. Na pewno je zauważę, bo jest inne. Także jak będziecie szukali, to na pewno zauważycie, że to jest to drzewo, o które chodzi. Podobno jest jeszcze jedna ukryta parcela. Ale gdzie i co, to nie wiem. Nie słyszałam. Słyszałam tylko, że są dwie właśnie. Jedna podobno miała być w drzewie, a też zwiedzałam i zbierałam ostatnio żaby. I właśnie trafiłam na to drzewo. Tak idąc w sumie od parceli do parceli. Także. No, moja droga, leć do pracy i będziemy kończyć ten odcinek. Do twojej skrzynki pocztowej właśnie wrzucono rachunki. Opłać rachunki. Zobaczmy, jak to wygląda. Musisz zapłacić 462 simoleony i masz 48 godzin na dokonanie wpłaty. Zanim zaczniemy wyłączać media jedno po drugim, możesz zapłacić za pomocą telefonu, komputera lub skrzynki pocztowej. No i w związku z tym zabrali nam kupę kasy za taki mały domek. To jest nielogiczne jak dla mnie. No ale spoko, weźmy sobie szybki prysznic. Lale postawimy może, jak jeszcze znajdzie się miejsce gdzieś na nią. A, i żaby, i w ogóle. Ciekawe, czy są jakieś miejsca na tym. Jakieś półki, na które można ustawiać te wszystkie dekoracje. Te kopyta. Tu jest ten trylobit. Jeden na drugi się nie da, okej. A na te, żeby da się jedną na drugą postawić, czy nie? Nie da. Ta jest zwykła, tutaj nie chcemy. A żaba słonecznik jak wygląda, pokażcie. O! Jaka fajna, one są takie pstrokate. Rób przysiady. Ona już poszła do pracy. No, my powoli będziemy kończyć. Jeszcze lale. A nie, nie wrzucimy, bo jej nie ma teraz, okej. Także jak tylko wróci do domu, zobaczymy. W ogóle nie spojrzałam, jaką ma mieć, co teraz do kariery musi wykonać. Podejrzewam, że po awansie pojawiły się nowe rzeczy, które musimy zrobić. Także przyspieszmy to. Do północy. No powiem wam tak, gra zaskakuje mnie za każdym razem, jak ją włączam. A włączyłam ją, powiedzmy szczerze, czwarty raz teraz. Także też nie, żeby jakoś specjalnie często, żebym specjalnie często grała. Jak widzieliście na Facebooku, w weekend nie bardzo miałam czas. Także ciekawa jestem po prostu, jak to będzie dalej. Pokaż, co musimy zrobić. Osiągnąć drugi poziom sprawności fizycznej lub umiejętności programowania. Okej. Okay. Chciałam jeszcze tą lalkę tu zobaczyć. To jest taka sama chyba. O, to można ją sprzedać. 35 simoleonów tylko. No cóż. Dobra. Nadia, podlejesz tutaj jeszcze. Widzę, że jest niepodlane. Tu też możesz podlać. Okej. Okay.
Skorzystasz z toalety i pójdziesz spać. To jest nieprzyzwoita pora już. Jedni wstają do pracy, a inni się dopiero kładą, no nie? Czego nie możesz zrobić? Nie wiem, co o co chodziło. Ale spoko. Że mi się coś tam dwa razy kliknęło i dlatego. No mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja, tak jak mówię, mnie zaskakuje za każdym razem ta gra. I bardzo, bardzo mnie to cieszy. To jest plus. Podoba mi się. No nie mogę powiedzieć, że mi się nie podoba. Ogólnie mi się gra podoba. Wkurza mnie mały świat i ekrany wczytywania. Ale może ten świat nas jeszcze czymś zaskoczy. Może tych niespodzianek jest więcej. Ogólnie wygląda rewelacyjnie. Nie mogę powiedzieć naprawdę złego słowa. A tymczasem żegnam się z wami. Jeżeli chcecie coś zobaczyć konkretnego w grze, piszcie. Wezmę to pod uwagę. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. See ya!